Dzień dobry, Goszczo.xpl. Gościem dzisiaj jest Waldek Malina. Mieliśmy się spotkać w miejscu, które jest bardzo zbliżone do Twoich zainteresowań. Zaproponowałeś Syberię, zaproponowałeś inne rejony, takie wschodnie. Ja stwierdziłem, że jednak Trzebros Hostel to będzie dobre miejsce, bo tutaj na chwilę, można powiedzieć, odpoczywasz. Ale zacznijmy od początku. Najpierw byłeś zapalonym graczem komputerowym, czy tak? Powiedziałbym nawet maniakiem. Bo dla mnie tak, kurde, wiesz, takie granie weekendami, nocami i dniami, no to już jest typowe no, maniactwo, że tak to określę. Można powiedzieć, że trochę byłeś uzależniony od gier komputerowych. No, znaczy, to tak, no, jeżeli nic poza tym nie robiłem, wszelka aktywność fizyczna była mi obca i te dnie i noce upływały na graniu, na strzelaniu do jakichś tam, kurde, przeciwników, na kopaniu w piłki, tak, w FIFA, no to... Ale byłeś na innym poziomie, teraz na innym levelu. Na innym levelu, no, dokładnie. Właśnie. I te levele się przechodziło, człowiek się cieszył, że przeszedł jedną grę, zaczyna drugą, co nowego wyjdzie, śledziło się, kurde, cały ten świat gier komputerowych. Wszyscy znajomi byli z tej samej opcji, czyli w tym świecie żeśmy sobie takim wirtualnym żyli i tak się kontaktowali. Na siedząco. Na siedząco. I co, i postanowiłeś zamienić to siedzenie na siedzenie na rowerze? Mhm. Tak? 40. A dlaczego? Dokładnie 40. Mhm. Ja myślę, ja dokładnie nie pamiętam tego momentu, aczkolwiek ja myślę, że to był któryś wieczór spędzony przed grą, któryś wieczór spędzony przy piwie, bo jak się grało, to i było piwko. Więc pewnie jakaś taka dziwna myśl człowieka naszła, kurczę, i taka nostalgia, że życie mija. 40, jakby nie patrzeć, już jest takim... Większość życia już jest za człowiekiem. No i teraz co? Jeżeli ty nic w tym życiu nie zrobiłeś, nie masz czym się pochwalić, nie masz czym pokazać przed swoimi dziećmi, tak? Syn, córka... I oni też, ja gram w gry komputerowe, oni grają w gry komputerowe, nie ma żadnego przykładu, który idzie z góry. Zrób coś, człowieku, zrób coś z tym życiem i pokaż, udowodnij tym dzieciom, tym znajomym, sobie, innym, że coś w tym życiu zrobić potrafisz. I postanowiłeś na rowerze przejechać najpierw po Polsce, tak? Intensywnie się zastanawiałem, co wymyślić. No właśnie. No bo jeżeli ja fizycznie nic nie robię, to co ja mogę wymyślić? Gdzieś przebiegnę, ileś kilometrów? Za dobra. No, zerowa. Bo co to może być za kondycja, nie? Pływać nie umiem, nie przepłynę jakiegoś kanału La Manche, kurde. I tak myślałem, mówię, stary, no przecież jak byłeś dzieckiem, czy tam młodzieńcem, jeździłeś na rowerze, więc potencjalnie pamiętasz, jak się pedałuje. No to może wsiąść na ten rower i pojedź z Sosnowca do Świnoujścia nad Bałtyk i wykąp się w tym Bałtyku i dojedź po prostu, zrób tą trasę o własnych siłach. Takiej... I rodzina postanowiła, że co? Znaczy jak usłyszała, rodzina że postanowiła zablokować ten wyjazd, no bo uznali, że zwariowałem, że mi się coś porobiło w główkę, że może ta 40 to już spowodowała jakieś takie typowe wariactwo, starcze. Każdy z nigdzie nie pojedziesz, bo nie ma szans, żebyś pojechał, żebyś dojechał, tego nie zrobisz. Tylko że ja się zawziąłem, że się uparłem i nie było dla mnie czegoś takiego, że nie zrobisz. Mało tego, mnie bardzo nakręca, jak ktoś mi mówi, że ja czegoś nie zrobię. Zresztą większość ludzi chyba tak ma, że jak ci mówią, że nie dasz rady, że nie zrobisz, to ty wtedy się bardziej sprężasz i udowadniasz, że da się to zrealizować. I tak było podobnie tutaj. I ja pojechałeś na to morze? Kupiłem rower, nabyłem rower, nie miałem roweru, bo po co mi rower, jak gram w gry? No tak. Czyli nabyłem rower za 300 w komisie. Ten rower towarzyszy mi do dzisiaj w tych moich podróżach i to też jest dość taka ciekawa rzecz, bo nie mam karbonu, nie mam jakiegoś full sprzętu i jeżdżę na takim starym rzęchu, za przeproszeniem, i da się to zrobić. No i wsiadłem na ten stary rower i kurde, wyjechałem w poniedziałek, w piątek się meldowałem w Świnoujściu i kąpałem się w Bałtyku. I to była twoja pierwsza podróż rowerem? Pierwsza podróż rowerem i podróż przełomowa. Przełomowa. Jak już wpadłem na tą plażę, wpadłem do tego Bałtyku, razem z tym rowerem, kurde, wskoczyłem do tej wody i poczułem, stary, że to jest to, co w tym życiu chciałbyś teraz robić. Że ten cały świat wirtualny, te gry komputerowe przez tyle lat, to nic nie były warte. Ja przejechałem Polskę, poznałem ludzi, kurde, zorganizowałem sobie noclegi, sam to wszystko ogarnąłem. Nikt mi nie pomagał, kurde. Mięśnie, dupa, za przeproszeniem, kurde, w ogóle sama ta walka z samym sobą, żebym dał radę. Ja codziennie robiłem po 150-160 kilometrów, nie jeżdżąc tyle lat, kurde, na rowerze. I wszystko mnie gnało do przodu. Myśl, psychika, tak, że ja mam dojechać, że mam zrobić to, co sobie zaplanowałem. I wyrzuciłeś gry komputerowe, czy rozdałeś, czy sprzedałeś? Nie, wiesz co, oddałem koledze za darmo. Xbox, wszystkie gry, dwie, trzy chyba, trzy szuflady gier. Nie chciałem mieć tego w domu. I postanowiłeś obrać za kierunek wschód. Dokładnie. Ale gdybyś mógł zmienić kraje, gdzie byłeś, zanim zaczniemy jakoś tak bardziej wnikać. Zaczęło się od Ukrainy. Szybki wyjazd na Ukrainę. Ja nawet nie wiedziałem, że to będzie wschód. Po prostu chodziło o to, żebym trochę miał trudniej. Bo jak zacząłem jeździć po Polsce, ta Polska mi się wydawała łatwa. No bo są wszędzie sklepy, wszędzie kupię jedzenie, tak, są noclegi. Dokładnie, daj sobie radę. Czyli wyskocz gdzieś, człowieku, zobacz, jak jest za granicą. Bez języka, bez jakiś tam Ukraina. Wyjechałem z Sosnowca, dojechałem do Lwowa. Pokręciłem się po okolicach Lwowa, już pierwszy przejazd przez granicę, tak, już żeby nam się dogadać z kimś o nocleg, kupić sobie jedzenie w sklepie, takie początki, nie? I wróciłem z powrotem.
już widziałem, że jest potencjał, że daje sobie radę. Czyli po Ukrainie, później były inne Gruzja. Państwa. Gruzja. Mhm. Przelot samolotem pierwszy raz, pakowanie roweru, dolecieć na miejsce, jak z tymi Gruzinami rozmawiać. Strzał dziesiątkę. Gruzja, niesamowicie super sympatyczny kraj, przyjazny dla Polaków. No i tam uznałem, że Kaukaz jest takim kierunkiem, który ja sobie obiorę, bo jeżeli dobrze się czuję w tych klimatach, to dlaczego nie tam? Druga sprawa, Gruzini się źle wypowiadali o Azerach, przepraszam, o Ormianach. No i teraz pomyślałem, skoro oni tak mówią źle o Ormianach, że oni są fajni, Ormianie źli, to jedź stary, zobacz do tych Ormian, jak to rzeczywiście wygląda. Więc kolejna wyprawa była do Armenii. Tam się okazało, że Ormianie są równie przyjaźni jak Gruzini, że to jest wszystko tylko niesnastki między tymi dwoma narodami, które graniczą z sobą, prawda? No i tak poleciało. Ormianie lubią Azerów, czyli kolejna podróż do Azerbejdżanu. Potem Mongolia, bo ktoś mi powiedział, że nie mam szans, żebym przejechał Mongolii. To był taki kolega, który na motorze podróżuje. No i robił taką podróż po Mongolii i opowiadam o tych stepach, jak on jechał, ileś tam kilometrów, bez wody, bez niczego. A ja mu wyskoczyłem, że na rowerze to zrobię. I on w ogóle do mnie, stary, co ty gadasz? Mówi, co cię porąbało? Na tym starym swoim rowerze ty do Mongolii. Ja mówię, dobra, mam cię, bo mi tak nagadałeś, to ja to zrobię. Więc już był pretekst do wyjazdu do Mongolii. A to w Mongolii cię próbowano zamknąć do więzienia? Nie, to był wyjazd do Czeczenii, aczkolwiek wtedy byłem w Osetii Północnej. No i tam była sytuacja, że nieświadomie przejechałem przez most, który oddzielał strefę przygraniczną od tej strefy normalnej. Nie zauważyłem tych zon, zakazów. No i wjechałem do tej strefy, kurde, przygranicznej nielegalnie. Tam mnie zatrzymali Rosjanie. Tam się zaczęły przesłuchania. Tam, kurde, przyjechało FSB. Tam mi groziło 5 lat więzienia i w ogóle uznali mnie za szpiona. Ja kompletnie nie umiałem się z tego wybronić, bo co bym im nie powiedział, to cały czas było szpion z Polski. No tak, że na zdjęciach też miałeś pewnie różne inne rzeczy. Wykonywałem mnóstwo fotek. W tych rejonach wrze, czyli tam cały czas się przemieszczają jakieś jednostki wojskowe, jeżdżą czołgi po ulicach, latają jakieś helikoptery. Nikt mi nie zabraniał robienia z tych zdjęć, czyli strykałem, bo będę miał fajne fotki, fajną pamiątkę. Potem jak oni zażądali ode mnie aparatu fotograficznego, żeby zobaczyć, co ja tam strykałem, to miałem tą świadomość, że są te zdjęcia, nie? Czyli szpion jak nic. No, ale udało się uniknąć tego. Czysty przypadek, tatuaż na ręce, na którym tutaj jest gruziński napis Kazbek, też mi się udało wejść na 5000. Nie jest to jakiś mega wyczyn, aczkolwiek no powiedzmy te 5000 robią jakieś tam na niektórych wrażenie. I poznany człowiek w stolicy Osetii Północnej, który był prezydentem Federacji Alpinistycznej w całej Osetii. I ten człowiek dzięki temu tatuażowi zaczął ze mną rozmawiać właśnie o alpinizmie. Okazało się, że ten facet, kurczę, znał naszego kukuczkę, tak, że wspinał się razem z nim, że wchodził na Mount Everest, że ma tytuł Śnieżnej Pantery, zdobył wszystkie 7000-tysięczniki, czyli mega postać. I z nim zrobiłem sobie wspólną fotę. Rozmawialiśmy z godzinę, wymieniliśmy się tam numerami jakimiś, zrobiliśmy wspólną fotę. Oficer śledczy, który mnie przesłuchiwał, jak zaczął w tym aparacie oglądać zdjęcia, za czym doszedł do zdjęć czołgów, helikopterów, to zobaczył to zdjęcie z tym facetem. Znał go, bo on tam przyjeżdżał do nich. To była, to uratowało cię przed więzieniem. Dokładnie. I to jest twój znajomy Polak. Ja mówię, da, to mój towarzysz, mój znajomy, tak? A skąd wy się znacie? No bo ja wam mówię, ja nie szpieg, ja też alpinista, ja jeżdżę na rowerze, ja chodzę po górach. A wy sobie do niego zadzwońcie, on mnie wybroni, nie? Czy tam wstawi się za mną. I faktycznie zadzwonili do niego, nie wiem, co on im powiedział, aczkolwiek wypuszczono mnie, dostałem tylko mandat i to śmiesznej wysokości 30 zł. No i tak się skończyło, że 5 lat nie siedziałem w Rosji. Ale za to chodziłeś po górach, tak jak powiedziałeś, jeździłeś na rowerze. Na Mont Blanc byłeś w krótkich spodenkach? No była taka akcja, czysty przypadek, no morsuję, czyli dla mnie jakaś to zimno nie jest takie mega straszne. Pojechaliśmy zrobić Blanc, który też był moim marzeniem, bo wejść na dach Europy, no to już jest coś tam dla mnie wow. No i robiliśmy najpierw Grossglocknera, czyli najwyższy szczyt Austrii. I tam już mi się tak wpadło do głowy, kurczę, że może by to wejść sobie w krótkich spodenkach na ten szczyt. Tak trochę inaczej, nie? Oczywiście od razu mówię, że cały sprzęt, czyli raki, czekan, wszystko profesjonalnie, tylko żeby to było na lekko, nie? Wlazłem, udało się, jest zaliczone. Za 2 dni jedziemy na Blanka. Mówię, cholera, jak ja wlazłem tam na ten szczyt, no to kurde, może i na Blanka się uda, nie? No i faktycznie się udało, a miny ludzi mijanych po drodze, powiem ci, że bezcenne. Wszyscy opatuleni, jeszcze w ogóle taka zima, ja pierdzielę, każdy w tych, wiesz, tego. A tu sobie idzie koleś w krótkich spodenkach w ogóle wyluzowany, kurde. Aż zastanawiam się, co będziesz robił na swoje 50. urodziny, które są w przyszłym roku, w sensie 2020. No, są plany i to musi być coś z wyższej półki. No a bo zdradzisz, uznałem, czy że nie chcesz zdradzać, żeby. Wiesz co, rowerowo mogę zdradzić, no bo rowerowo są plany na Afganistan, kurde. Uzbekistan, Afganistan, to znaczy dolecieć do Uzbekistanu i stamtąd się przedostać do Afganistanu. Wybrałem sobie ten Afganistan, no bo znowu to jest kraj trudny, kraj ciężki. Tak jakim dla mnie krajem była Czeczenia czy Mongolia, no to tu też no wiem, że będzie ciężko potencjalnie, kurde. No i
tak dobry kraj na 50, bo gdyby nie, daj Boże, mi się miało coś gdzieś wydarzyć i stać, no to no słabo by było, jakby się coś stało w Czechach czy na Słowacji. No, jak już, kurde, ma się coś wydarzyć, no to w konkretnym cały kraju. Czas ci mało. No, żeby... No to jest też jakiś problem, bo kurczę, faktycznie mnie ciągle ciągnie. Gdzieś więcej, gdzieś dalej. Dobrze, znaczy dobrze. No z jednej strony dobrze, że są to ograniczenia, jaką jest praca, tak? No bo aż tak nie szaleje. Coś mnie powstrzymuje, nie? Ale znowu z drugiej strony, gdyby nie było tej pracy, gdyby nie było rodziny, no jest inne życie. Ja jestem 20 lat młodszy, mam tą mądrość, którą teraz posiadam. No to ja ruszam w świat, ruszam w podróż nieustanną. Ja po prostu tym żyję, ja to czuję i... Nie wiem, no w tym momencie to chyba to jest to, co najbardziej mnie kręci, nie? Mhm, i wiem, żebym sobie dał radę. No. A rodzina jak reaguje na twoje wyjazdy nieustannie? Przyzwyczaili, już się przyzwyczaili, już jest normalnie, już tylko pytają, gdzie w przyszłym roku pojadę, już nie ma jakichś tam blokad. No, na początku było coś takiego, że kurczę, jeździsz sobie na wakacje, jeździsz sobie na wczasy. Prosty sposób. Zabrałem żonę na jeden taki survivalowy wypad, czyli na trekking po Gruzji. Mhm. Powiedziałem, słuchaj, bo ty myśli tu zazdrościsz, że ja sobie jeżdżę, że poznaję. Chcesz jechać ze mną? Nie na rowerze. No chcę. Ale pamiętaj, namioty, plecaki, idziemy w ogóle tego. Tak, szakale. Tak jak chcę. Dokładnie. No i w Gruzji nie powiem, że niespecjalnie, bo specjalnie znalazłem takie miejsca, wiesz, bezludne, nie? Że nie ma ludzi, że góry, że w ogóle jeszcze była zima. I ona z tym plecakiem. I kurde, ledwo tam gdzieś doszła do jakiejś wioski. Już miała dość. Już miała dość, a w wiosce nie ma ludzi. Nie ma, kurde, nic, nie? Jest śnieg. Ja mówię, co my tu, gdzie my tu, co będziemy jedli, pili? Ja mówię, no co, no śnieg se utopimy na maszynce, zrobimy sobie zupkę chińską, ale jak to? Ja mówię, no przecież chciałeś zobaczyć, jaki jest mój świat w podróży. No ale nie aż tak, no sorry, nie? No jak ją przegoniłem po tej Gruzji tak parę razy, że tam, wiesz, nie było mycia, nie było ciepłej wody, było ognisko, no, wróciliśmy, fajnie to dzisiaj wspomina, aczkolwiek po powrocie, wiesz co, ja już wiem, jak to tam w tych podróżach jeździ, ty sobie jeździ sam. Ja wolę na plaży poleżeć, jak mnie gdzieś tam zabierzesz, pojedziemy razem na czasy. A ty wolisz Syberię, że dokładnie. Tak ci przerwę, tak? Byłeś w Syberii, tak. Byłeś u rodziny, można by powiedzieć, tak? Bo w poszukiwaniu rodziny. Polska wieś na Syberii, Wierszyna, bardzo ciekawa historia, nie mam czasu, żeby jej opowiedzieć, ale gdyby ktoś się zainteresował, wystarczy wpisać w neta. Dobrowolni imigranci, między innymi z mojej strony, od mojego dziadka, wyjechali za chlebem, zachęceni przez cara, wyjechali lata 1910-1920. No tam co, no przyjeżdżają, kurczę, Syberia, tajga, macie tu sikiery, zbudujcie sobie jakąś wioskę, zbudujcie sobie domy. No i tak przeżyli ponad te 100 lat i do dzisiaj kultywują polskość. Jesteś w takiej wiosce i tam wszyscy mówią po polsku, jest polska szkoła, polski kościół, polski ksiądz. Taka malutka polskość na dalekiej Syberii. Ciekawa no sprawa. Jeszcze zapytam o zwierzęta, bo o tych szakalach wspomniałem. Jakie zagrożenie jest większe, ze strony zwierząt czy ludzi? No jak do tej pory ze strony zwierząt. Jeszcze takich złych ludzi na swojej drodze nie spotkałem. Aczkolwiek ciągle zakładam, że ja może tych ludzi spotkałem, bo ja nie wiem, z kim ja siedzę, z kim ja rozmawiam, u kogo jestem w gościnie, z kim ja czasami się zdarza wieczorami coś wypiję. Być może to są potencjalnie no, ludzie, którzy sprawiają jakieś zagrożenie, ale mnie oni jakoś nic nie robią. No jak ludzie zaproszali cię na tygodniowe czy tam 10-dniowe wesele, to na pewno mieli dokładnie dobre zamiary. A powiedz mi o tych szakalach, to z tymi szakalami, to co się wydarzyło? Jak... Azerbejdżan, podróż po Azerbejdżanie. Ludzie ostrzegają, żeby się nie rozbijać na dziko, no bo że stada szakali grasują, kurczę, i może być niebezpiecznie, groźnie. Ja pamiętam o tym ostrzeżeniu, ale jest któryś dzień, źle sobie wyliczam trasę, wiem, że jest jakaś wioska gdzieś w górach położona, ale nie wiem, że jest pod górkę. No i ten mój wjazd... Wiem, że nie dam rady dojechać do tej wioski, więc rozbijam się przy drodze, jest rzeczka, rozbijam namiot przy rzeczce, wszystko fajnie, idę spać. W nocy budzi mnie wycie. Szakale wyją bardzo przeraźliwie. Więc jak usłyszałem to wycie, to już była masakra. No i teraz to wycie, no ale to wycie jest gdzieś daleko, więc spoko, może nic się nie stanie. Za chwilę wycie jest bliżej. No już nie jest spoko. Za chwilę coś uderza w namiot, czyli w ściankę namiotu. Już w ogóle nie jest spoko. Próbujesz przekroczyć szakali. Kurde, gaz nie w jednej ręce. Kopę w te ścianki namiotu, jak coś się tam pojawia, krzyczę, no bo żeby był ten hałas, no to jak ja krzyczę i kopę, jest chwila ciszy. Ja już zachrypłem, odkrzykuję, od kopania mnie noga boli, no to szakale znowu się dobierają i znowu biegają w kółko, wyją i próbują się dobrać, nie? I tak kilka godzin do rana. Nieprzespane godziny, rano sprawdzenie, czy nie osiwiałem ze strachu.
SMS wysłany do domu, jak idiota, pożegnałem się z żoną, że tutaj jakieś szakale latają mi koło namiotu i słuchaj, ja już chyba nie wrócę. Serio. Tak jakby ona mi mogła w ogóle w czymś pomóc, nie? W takiej odległości. Ona nie spała przez całą noc, zastanawia się. Ta się martwiła, dopiero rano napisałem, że przeżyłem, że szakale sobie odeszły, nie? Ona teraz już nie zwraca uwagi na takie moje SMS. Mhm. Bo mi się często różne takie, że ktoś chodzi koło namiotu, że coś się dzieje, czasami się wkręcam, nie? Szakale, więzienie. No po prostu czeka, jak jej wyślę kolejnego SMS-a, że no jest w porządku, myliłem się albo żyję, jadę dalej, nie? Że i to nie rusza. Afganistan, 50. Jeżeli się uda, 2020 cały czas podkreślam. A jakieś marzenia takie jeszcze? Oprócz. No wydaje mi się, że chyba jak najdłużej, żeby kondycję utrzymać, żeby kurde to, co straciłem wcześniej, bo na dobrą sprawę te 9 lat podróży to jest nic. Na ileś tych krajów zaliczonych, a ile mogło być zaliczone, gdyby na mnie to wszystko przyszło wcześniej. Ta mądrość i to gdzieś tam przeskoczenie. No więc bylebym sobie jeszcze mógł jak najwięcej jeździć, zwiedzać, poznawać, no i szczęśliwie wracać z tych podróży, kurczę, i móc opowiadać o tym wszystkim, móc tych ludzi nakręcać na coś takiego, że można zawsze zmienić swoje życie, że no można właśnie wstać, że można się podnieść, że można z kogoś całkowicie innego stać się kimś całkowicie innym, bo ja sobie teraz mówię, no poznałem mnóstwo super fajnych ludzi. Ja nie mówię, że ci koledzy od gier byli niefajni. Byli fajni, ale ten świat to był takim światem sztucznym. Teraz jest świat realny, tak? Ludzie, kurde, realni. Ludzie, którymi się spotykam, których poznaję, z którymi wchodzę po górach. Jest mnóstwo tych grup, z którymi gdzieś coś robimy, organizujemy. Nie? Jednak ta aktywność fizyczna w 100% przebija. I w każdym wieku. No w każdym można wieku. Można zmienić swoje Ja myślę, życie. Że gdyby mnie na 60 naszło, to też bym jeszcze coś podziałał. Proszę Państwa, jeżeli chcą Państwo zobaczyć Waldek Malina na Facebooku, można zobaczyć wyprawy, twoje zdjęcia i zapytać, jak przeżyć na przykład na Syberii albo nie wiem. Jeszcze jedno marzenie na koniec. No? Bardzo mi się marzy napisać książkę, bo kurde, już tyle osób słuchając tych prezentacji pytało, czemu ty nie napiszesz, czemu nie usiądziesz. I to jest typowe moje lenistwo, że mi się jakoś tak nie chce, a to jest też takie marzenie, które myślę, że kiedyś prędzej czy później spełnię. Okej, dobrze, to zaraz dostaniesz długopis, będziesz pisał, zaczniemy, nie wypuścimy dzisiaj. Cię, ja napiszę wstęp może taki. Dobrze. Super by było. Dziękuję za rozmowę naszym gościom. Dzięki bardzo. Waldek Malina. Dzięki.